Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy niebywałą okazję spotkania pomiędzy krytykiem filmowym i twórczynią filmową. Po mojej prawej stronie Barbara Białowąs, reżyserka filmu Big Love. Po mojej lewej stronie Michał Walkiewicz, krytyk filmowy związany z portalem filmweb.pl. A okazja jest dość ciekawa i myślę, że jest pewnym ewenementem, dlatego że Michał Walkiewicz napisał recenzję po premierze filmu Basi Białowąs z Big Love. Po jakimś czasie Basia odezwała się, żeby skonfrontować się z tekstem Michała i wyrazić swoją opinię na ten temat, opowiedzieć coś o tym projekcie, żeby doszło do pewnej rozmowy. I ta rozmowa właśnie teraz nastąpiła. Zacznijmy od tego, że przyszłam tutaj nie po to, żeby się bronić i żeby pan Michał Walkiewicz zmienił zdanie na temat mojego filmu. Nie jest to moim celem. Raczej moim celem jest właśnie debata, raczej zdecydowanie o krytyce polskiej. Chciałam po prostu porozmawiać o tym, dlaczego powstają nieprofesjonalne recenzje, dlaczego powstają nierzetelne recenzje i niekompetentne recenzje niestety, bo tak odbieram tą recenzję. Pierwsze moje pytanie dotyczące pana recenzji mojego filmu. Jaką muzykę w moim filmie można znaleźć? Przepraszam, ale to nie jest quiz na wiedzę filmową. Polemizuje pani z moim tekstem. Ja w swoim tekście wymieniłem Adę Schulz jako twórczynię jednej z piosenek do filmu. Odwołałem się bezpośrednio do tej piosenki. No i w takiej formie to się znalazło w tekście. No niestety nie zgadzam się z tym, dlatego że jest napisane tutaj jasno. Jeśli opisanych wielką literą abstrakcji, o których w promującej filmie piosence śpiewa Ada Schulz, to sami najlepiej ocencie szerokość horyzontów reżyserki. Bardzo przepraszam, ale wybrałam do tego filmu muzykę po prostu totalnie alternatywną, bardzo znanych zespołów w muzyce niszowej polskiej, Elsztat, Loco Star, również takie zespoły metalowe jak Asgard, więc ograniczenie się tylko do Ady Schulz świadczy o tym, że pan specjalnie wybrał jedną, jedyną osobę, żeby po prostu w jakiś sposób ośmieszyć film. Myślę, że po tym, co pani powiedziała, to jest dla mnie jasne, że pani tego zdania po prostu nie rozumie. Ja też mam je tutaj zapisane i chętnie przeczytam jeszcze raz, żeby sprostować parę rzeczy. Nie wiem, od czego zacząć. Jeśli od realizacyjnych pryncypiów, czyli aktorstwa, reżyserii, zdjęć i montażu, to nie starczy czasu. Jeśli od scenariuszowych i konstrukcyjnych detali, logiki wydarzeń i zachowań bohaterów, zabraknie miejsca. Jeśli od pisanych wielką literą abstrakcji, o których w promującej film piosence śpiewa Ada Schulz, to sami najlepiej ocenicie szerokość horyzontów reżyserki. Pierwsza rzecz jest taka, że owa szerokość horyzontów pewnej pani postaci, którą musiałem sobie zaprojektować na potrzeby tej recenzji, bo trzeba pamiętać, że recenzja oprócz tego, że jest formą użytkową. Mówi pan o mojej osobistej postaci, tak? Tak, jest też pan jakąś moją postać. Jest też formą literacką i taka postać jest przydatna, jest potrzebna i po prostu sprawdza się w tym gatunku. Jest też całkowicie normalna. Owe horyzonty odnoszą się do wypisanych wielką literą abstrakcji, czyli w skrócie do tematów, o których pani film opowiada. Nie odnoszą się do wyboru muzyki do pani filmu. Czyli nie zrozumiała pani tego zdania. Nie, pan nie. Napisał tu jest ale wyraźnie. Ale proszę mnie przerywać. Czasami najlepiej ocencie szerokość horyzontów reżyserki, muzycznych horyzontów. Piosenka, którą wybrałem do tego zdania, piosenka Ady Schulz, została wybrana z oczywistych powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to piosenka, która puentuje ten film. Jest to najbardziej znana piosenka z tego filmu, bo jest najszerzej wykorzystywana w materiałach promocyjnych. Ja nie neguję, że w tym filmie jest inna muzyka. Ale poznał pan tę muzykę? Oczywiście, że tak. Zna pan te zespoły? Nie neguję, że w tym filmie jest muzyka alternatywna. No właśnie. Ale akurat w tym kontekście, w którym wymieniam tą piosenkę i Adę Schulz, to było tak naprawdę najlepsze wyjście, najlepszy wybór. Nie, to było po prostu deprecjonowanie, żeby wskazać tylko właśnie tabloidową stronę tego filmu. W porządku, to jest pani interpretacja. Nie, to nie jest interpretacja, to są fakty. To są fakty, tu jest muzyka filmowa, w której mamy... Ale proszę pani... Olivia Anna Liwki, Gra pozorów, Paris Tetris. Recenzja pani filmu nie jest recenzją tak albumu muzycznego z pani filmu. Ale proszę ja to zrozumieć. O konkretach teraz. To Ada Schulz śpiewa o esencjonalnych rzeczach dla fabuły pani filmu. Myślę, że to jest niestety w tej chwili też takie bronienie się na zasadzie erystyki Schopenhauera, gdzie po prostu ostatnią deską ratunku dla pana było po prostu prywatne obrażanie, prywatne moich gustów muzycznych. Pani się wstydzi tej piosenki, mówiąc, że ona jest tabloidowa? Nie, to panią tak tutaj w takim kontekście użył. A pani w jakim kontekście? Jak pani o niej myśli teraz? Mój stosunek, proszę pana, do tego jest taki, że Mariusz Szypura, który jest kompozytorem tego filmu, w tym filmie, jest profesjonalnym muzykiem,
który, któremu zaufałam, który wybrał Adę Schulz. Ja zatwierdziłam to, nawet szczerze panu powiem, że bez absolutnie świadomości nie oglądałam tych programów. Nie miałam usłyszałam głos tej dziewczyny, spodobał mi się ten głos i tylko na tej podstawie zostało to zatwierdzone. Czy ja pani zarzucam, że ona jest z jakichś marketingowych czy komercyjnych względów w pani filmie? No nigdzie tego nie napisałem. Napisał pan niestety. Musi pan pamiętać o pewnym... Zanurzona w telewizji śniadaniowej, w programach interwencyjnych. Telewizja śniadaniowa znów pcha odbiorcę pana recenzji do tego... Zaznaczmy, że to jest jakby zupełnie inny fragment tak, recenzji, ale w żaden sposób nie odnosi się tak, do tego, tak. O czym pani ale koncepcja, jakby tej recenzji jest jednoznaczna, że gdzieś po prostu jestem zjadaczem telewizji śniadaniowej i też tak moja wyobraźnia mniej więcej się kształtuje na tych właśnie, jak pan powiedział, taka szerokość horyzontów reżyserki. Wieczne zarzucanie reżyserom polskim tego, że my robimy złe kino, że my robimy po prostu nie kino światowe, nie europejskie, jest naprawdę bardzo złe, dlatego że nie pomagacie w tym, bo krytykując bez przerwy filmy, nikt nie zwraca tak naprawdę uwagi na to, jaką robicie złą tak naprawdę robotę. Ja, oczywiście, że jestem bardziej surowy w stosunku do naszego kina, zwłaszcza młodego, niż w stosunku do kina zagranicznego, europejskiego czy amerykańskiego, to jest jasne. Jestem tutaj, żyję w tym kraju, piszę w tym języku. To jest absolutnie zrozumiałe, że wymagam od naszych twórców więcej, bo chcę, żeby ta kinematografia jakoś sprzędła. W moim przekonaniu krytyk filmowy jest tak naprawdę partnerem dla widza w dyskusji. Nie dla filmowca, dla widza. W jakimś sensie mamy autorytet emocjonalny, tak? I doświadczenia, bo widzieliśmy może tych filmów trochę więcej. Jesteśmy wyczuleni trochę bardziej może na różne kwestie z racji jakiejś erudycji filmowej. Ale to wszystko. Niestety myli pan absolutnie wszelkie porządki. Naprawdę. Proszę wziąć... Naprawdę, ja skończyłam filmoznawstwo i kulturoznawstwo. Tak, ale dodatkowo ja skończyłam reżyserię, więc mogę się wypowiadać i na ten temat. Jest problem taki, że miesza pan absolutnie porządki tego, co krytyk tak naprawdę powinien, a czego nie powinien. Krytyk, proszę pana, jest po pierwsze, jest to zawód zaufania publicznego. Zawód zaufania publicznego, więc nie może być takiej sytuacji, że pan wypisuje rzeczy, które są no po prostu naprawdę niezgodne z tym, co ten odbiorca ma ten powiedzieć. I niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz, której pan nie zauważa w tym, co pan mówi w swoim wywodzie. Wy bez nas nie istniejecie. Krytyk filmowy nie istnieje bez filmowca. Nie ma. Waszej pracy nie ma wtedy. Reżyser istnieje bez krytyka, bo my robimy filmy dla widzów. Dla widzów. A pan pisze dla kogo? Bez nas nie ma pan pracy. Nie ma pan pracy. Bez reżysera nie ma pan pracy. Do czego ma ta światła konkluzja doprowadzić? Już mówię. Dla mnie przede wszystkim recenzja rzetelna zaczyna się od tego, że krytyk czy recenzent przede wszystkim ogląda film porządnie, nawet może dwa razy, może nawet trzy. Zastanawia się, jaka jest konwencja tego filmu. Przede wszystkim i od tego jest punkt wyjścia. Konwencja filmu. Tu w tej recenzji widać, że nie złapał pan tej konwencji, dlatego jest z tym problem. I też, przepraszam, dokończę. Jak studiowałam filmoznawstwo, moi profesorowie mówili właśnie pierwsza rzecz, znaleźć konwencję filmu. Czy miał pan jakieś ograniczenia znaków w tej recenzji? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No to dlaczego tutaj pan pisze, że zabraknie czasu, zabraknie miejsca i tak dalej? No to jest pewna konwencja literacka, której pani nie rozumie. To jest ironia. Ja pana konwencję mam rozumieć, a pan konwencji mojego filmu nie wyłapał. Ale co to znaczy rozumie? No proszę pani, to jest trochę tak. Jest w porządku. Jakby, no Michał. Cofając się do sedna całej tej dyskusji. Mhm. Jeśli pani kręci swój film, ja piszę swój tekst i pani przychodzi tutaj i oczekuje, czuje potrzebę tutaj, ale też w innych wywiadach, usprawiedliwiania się przed krytyką, tłumaczenia, właśnie dlaczego nie, krytycy... Właśnie nie powiedziałam, po co ja tu przyszłam, już na samym początku. Ale to wychodzi z każdego pani wywiadu, proszę, który pani cytaty, zrobiła. Cytaty. W porządku. Ponieważ to debiut, krytycy boją się przyznać, że mają do czynienia z dziełem, które dekonstruuje różne formuły kinematograficzne. Gdyby to samo zaproponował twórca uznany, jak Almodóvar, to oczywiście pialiby z zachwytu, jak to świadomie bawi się on kiczem i naśmiewa z naszych przyzwyczajeń. Dokładnie. I to jest asekuranckie. Bo twórca, który jest pewien tego, że nakręcił dobry film, nie czuje potrzeby interpretowania go w zastępstwie widzom, krytykom, w każdym możliwym wywiadzie. Chodzi mi jakby o istotę tego, dlaczego pani tutaj jest. Bo ja prawdę mówiąc trochę tego nie rozumiem. Broni panią pani film. Mnie broni mój tekst. Przychodzi pani tu
I jakby, na co pani liczy? Gdybym ja dostawał złotówkę za każdą dyskusję, panel dyskusyjny o krytyce filmowej, w którym biorę udział, to ja, mnie już by było stać na cały Instytut Biochemii z pani filmu. I jakby, co panią, jakby, czego pani oczekuje po tej rozmowie tak naprawdę? No ja już powiedziałam na samym początku. Nie wiem, czy pan mnie słuchał. Powiedziałam, że nie przyszłam się tu bronić i nie chcę zmienić pana zdania na temat tego filmu. Nie chcę zmienić zdania niczyjego, ani krytyki, żadnej innej, ani żadnych innych recenzentów. Ja przyszłam tutaj porozmawiać o tym, jak pisać dobre recenzje.